60-metrowy mural powstaje w Krapkowicach przy Gminnej Bibliotece Publicznej. Wokół dzieła trwa impreza i zbiórka na opolskie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Twórcy liczą, że uda się zgromadzić karmę dla przeszło 70 bezdomnych psów. Żółwik będzie. Żółwik dla kogo? Dla Krapkowic. A czym się pan tutaj inspirował, robiąc żółwika? Temat jest nadany, po prostu temat jakby morski, całej ściany, dlatego tak jakby w tą stronę idziemy. Macie się inspirować morzem, wodą, jak to wygląda? Dokładnie, taki był temat, więc tak jest zrobione. Tu jest twarz zanurzona w wodzie, tu jest jakiś statek. Tam jest woda lejąca się z kranu od kolegi. Tak jak widać, jest impreza, gdzie chłopaki malują na murach, super. Nie wiem nawet jak to nazwać, bo to jest dla mnie to jest po prostu coś mega. Impreza jest związana z pomocą dla Miejskiego Schroniska w Opolu dla bezdomnych zwierzaków. Zbierana jest karma, jakieś drobne datki. Oczywiście w schronisko można wspomóc zawsze. Czy to jakąś wpłatą, są numery konta, czy dostarczeniem karmy, zamówieniem karmy. Wiadomo, że to jest wszystko dla zwierzaków. Nam wszystko jest potrzebne w schronisku, a szczególnie karma, bo zwierzaków jest bardzo dużo.